Dobry Państwu, witam serdecznie. Nazywam się Jacek Karnowski, jestem redaktorem naczelnym Tygodnika w sieci i mam zaszczyt poprowadzić to spotkanie. Wśród ludzi witam premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie premierze. I pan Taras Woźniak, szef ukraińskiego pisma literackiego I. W czasach Związku Sowieckiego oficer, później dysydent, twórca drugiego obiegu, ważna postać w historii Ukrainy, w historii Lwowa. Witamy serdecznie. Szanowni Państwo, nasz panel ma tytuł Jak zapewnić bezpieczeństwo Polsce i Europie. W momencie szczególnym rozmawiamy, trwa wojna na wschodzie Ukrainy, coraz bardziej dramatyczne doniesienia, ofensywa wojsk rosyjskich i tak zwanych rebeliantów. Jednocześnie niektórzy mówią o procesie odwrócenia ugody peierysławskiej, o tworzeniu się bardziej twardej, wyrazistej, obejmującej większą część ludności tożsamości ukraińskiej. Mamy też bardzo niepokojące w tym kontekście procesy na Zachodzie, porzucenie Ukrainy w duchu, no trzeba to tak nazwać, monachijskim. W związku z tym rozpocznijmy może tę debatę od pytania, jak goście widzą, postrzegają to pytanie o bezpieczeństwo. Czy to jest alarm żółty, czy to jest może alarm czerwony? Czy to szybko może dojść do Polski? Jakie będą konsekwencje dla Europy Zachodniej? Panie premierze, bardzo proszę, premier Kaczyński jako pierwszy. Czyli ogólne wprowadzenie do tematyki bezpieczeństwa Polski, Europy w kontekście ukraińskim. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja nie chcę rozstrzygać, czy to jest alarm żółty, czy też alarm czerwony. Wiem, że ten alarm w gruncie rzeczy powinien w Europie trwać od dawna, bo od wielu już lat widać gołym okiem, do czego przygotowywała się Rosja. Mówię w czasie przeszłym, bo to już w tej chwili trwa. To już nie są przygotowania, to już jest realizacja. Ale przede wszystkim każdy, kto zajmuje się polityką, a w szczególności polityką bezpieczeństwa, polityką międzynarodową, no powinien znać historię Rosji. Wiedzieć, że to jest państwo, które od zarania swoich dziejów było nastawione na ekspansję i że ta ekspansja miała także swoje uzasadnienie ideologiczne, była swego rodzaju legitymizacją tego państwa. No, przynajmniej od początku XVI wieku, od chwili, kiedy stworzono teorię III Rzymu. Ta legitymizacja bywała na różne sposoby zmieniana, ewoluowała. Była w XIX wieku na przykład nieco bardziej partykularna, odnosiła się do Słowian, zjednoczenie Słowian. Później się znów zuniwersalizowała poprzez komunizm, ale ona przez cały czas trwała. I dzisiaj też mamy obok różnego rodzaju przygotowań militarnych, ciągle mówię jeszcze o tym okresie przed ostatnimi wydarzeniami, mamy także próbę skonstruowania, dość pokraczną co prawda, ale jednak bardzo wyraźną, próbę skonstruowania pewnego rodzaju ideologii, która ma uzasadniać ekspansję, ma czynić z Moskwy nie tylko ośrodek siły militarnej, czy szerzej rozumianej siły politycznej, ale także pewnego rodzaju ośrodek ideologiczny. Ośrodek ideologiczny, który przeciwstawia się, mówiąc w pewnym uproszczeniu, poprawności ideologicznej obecnego Zachodu. Czyli krótko mówiąc, to, że Rosjanie przejdą w pewnym momencie do ekspansji, było oczywiste. W 2008 roku pokazali to już w sposób zupełnie bezpośredni. Nie było na to w gruncie rzeczy większej reakcji, chociaż w istocie była mocniejsza niż teraz. I nie chodzi mi tutaj o operację przeprowadzoną przez Sarkoziego, ale chodzi przede wszystkim o tą operację, która została przeprowadzona przez mojego świętej pamięci brata, ale trzeba pamiętać, że w pełnym porozumieniu z Bushem i było wtedy takie oświadczenie Busha, w którym stwierdził, że dalsza ofensywa rosyjska doprowadzi do brutalnych następstw. To było określenie mało precyzyjne, ale w każdym razie stwarzające pewne pole niepewności. No i to wystarczyło, żeby wojska rosyjskie, które do Tbilisi miały naprawdę już bardzo niedaleko się zatrzymały. W tym momencie, w którym żyjemy, w czasie
ofensywy Rosjan, bo tak to trzeba określić, na Ukrainie, tego momentu niepewności się nie tworzy. No stąd te deklaracje Putina, że może w 2 tygodnie być w Kijowie. No ale jeżeli w 2 tygodnie może być w Kijowie, to oczywiście trzeba postawić pytanie, w jakim czasie może być w Warszawie i w jakim czasie może być w Berlinie. Co prawda w Berlinie, czyli w Niemczech dokładnie są jeszcze wojska amerykańskie, ale jest ich już niewiele, bardzo niewiele. I wobec tego także i to pytanie jest zasadne. Trzeba wobec tego zadać sobie kolejne pytanie, mianowicie pytanie o remedia. Co należy zrobić? Pan tutaj, pan redaktor użył określenia polityka monachijska. Nie wiem, czy warto odwoływać się do tego rodzaju analogii. One są drastyczne i być może w dyskursie politycznym, chociaż my tutaj rozmawiamy na nieco innych zasadach, nie należałoby się nimi posługiwać, bo do niczego nie prowadzą, natomiast mogą stworzyć taki nastrój konfrontacyjny ze strony tych, którzy właśnie taką politykę prowadzą. Natomiast na pewno mamy do czynienia z czymś, co by można było określić jako bezradność. Jako bezradność, której przyczyny są na pewno bardzo różne i nie ma sensu w tej chwili ich analizować, może w dalszej fazie tej rozmowy. Co jest z całą pewnością potrzebne? Co jest potrzebne, szczególnie teraz, w momencie, o którym pan redaktor nie wspomniał, mówię o rozejmie. Rozejm jest przecież w gruncie rzeczy sukcesem Putina, bo rozejm oznacza, że buntownicy, a w gruncie rzeczy wojska rosyjskie, nie zostały wyparte z terytorium Ukrainy, są na terytorium Ukrainy, zajmują jakąś część Donbasu, maszerują też wzdłuż wybrzeża Morza Azowskiego. No i to ma w tym momencie pozostać, przynajmniej wedle tej wiedzy, którą w tej chwili posiadam, bo nic nie słyszałem o tym, żeby rozejm zakładał wycofanie tych sił. Co wobec tego należy uczynić, żeby to powstrzymać? Przy czym biorę tutaj pod uwagę obecne realia, to znaczy to działanie najdalej idące, misja pokojowa NATO, ale misja pokojowa oczywiście realizowana poprzez siły zbrojne wydaje się w tym momencie koncepcją, która z całą pewnością nie ma szans. Po pierwsze, dostawy środków militarnych. Ukraina potrzebuje tego wszystkiego, co służy do obrony. I nie ma tego w nadmiarze, a wręcz przeciwnie. Ma tego zdecydowanie zbyt mało. To jest sprawa pierwsza. Przy czym tego rodzaju decyzja ma 2 aspekty. Ma ten aspekt realny, to znaczy pomoc, ale ma także aspekt polityczny. Ten aspekt, który można określić jako ostrzeżenie. Ostrzeżenie daleko idące. I w związku z tym taka decyzja jest z całą pewnością potrzebna. I proszę zwrócić uwagę, że ta sprawa jest już podnoszona na przykład przez bardzo poważnych polityków amerykańskich. Mendeza, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Amerykańskiego. Bardzo niedawno rozmawialiśmy z nim, między innymi właśnie o tym. I przez McCaina, no, którego rola w amerykańskiej polityce jest w tej chwili bardzo, bardzo, bardzo znaczna. Gdyby pójść w tym kierunku, to z całą pewnością mielibyśmy do czynienia ze zmianą sytuacji, można powiedzieć nowym otwarciem gry. Oczywiście potrzebne są także bardzo ostre sankcje ekonomiczne i to 2 rodzajów. Zarówno te sankcje, które biją w całą gospodarkę rosyjską, jak i te, które biją w poszczególnych ludzi, które czynią tą politykę nieopłacalną dla tych, którzy w tej chwili w Rosji mają najwięcej pieniędzy i najwięcej wpływów. To jest kwestia pierwsza, czyli kwestia pomocy Ukrainie, wsparcia Ukrainy, odrzucenia tego, co pan tak drastycznie określił jako polityka monachijska. Z czasem być może trzeba będzie przejść do dalej idących działań, jeśli oczywiście zmieni się nastawienie. No i jest kwestia druga, bo te sprawy trzeba oddzielić. To jest kwestia zabezpieczenia tej części Europy, która już jest w NATO, a która w tym momencie
znajduje się też w sytuacji przynajmniej pośredniego zagrożenia. Powtarzam, nie rozstrzygam, czy alarm żółty czy czerwony, dla Ukrainy na pewno czerwony. Natomiast czy dla nas? Pewnie jeszcze nie. Ale może być czerwony za jakiś czas. Co wobec tego należy uczynić? No, tutaj są dwie kwestie, które na pewno trzeba podnieść. Pierwsza to jest kwestia porozumienia NATO-Rosja z 1997 roku. To porozumienie jest podtrzymywane, a zakłada ono, że znaczące siły NATO nie znajdą się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, czyli tych, które miały być wtedy przyjmowane, bo jeszcze nie były w NATO, ale miały być do NATO przyjęte. Otóż proszę pamiętać, że samo to porozumienie zawiera sformułowania mówiące o sytuacji, która nie skłania do tego rodzaju decyzji. O sytuacji rozwoju demokracji, pokojowej współpracy. No dzisiaj mamy przecież do czynienia z sytuacją całkowicie inną. Więc choćby tylko z tego względu to porozumienie jest w tej chwili porozumieniem nieważnym. No, trzeba uznać za wyjątkowo wręcz niebezpieczne twierdzenia pani kanclerz Merkel, że to porozumienie nie tylko nie powinno być kwestionowane, ale wręcz powinno być potwierdzone. No bo to jest w gruncie rzeczy nic innego jak stwierdzenie, że Rosjanie tak naprawdę, przynajmniej na terenie byłego Związku Sowieckiego, mają prawo do użycia sił zbrojnych. No tak to w gruncie rzeczy wygląda. Taki jest polityczny sens tego rodzaju wezwań. Więc tutaj mam nadzieję, że konferencja w Walii to wyraźnie zakwestionuje. I że nastąpią także decyzje, przy czym nie chodzi tutaj o decyzje takie, o których w tej chwili się już mówi, no 3,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy w Polsce, na przykład o tym w tej chwili się już zaczyna, można mówić, plotkować, jakby za kulisami tej konferencji, która za chwilę się ma rozpocząć, ale chodzi o wzmocnienie realne, o najlepiej mieszane brygady polsko-amerykańskie. Proszę pamiętać, że ta praktyka tworzenia mieszanych oddziałów czy nawet związków taktycznych jest już w tej chwili w świecie, w NATO stosowana, skądinąd istnieje nawet batalion polsko-ukraiński. Jakoś go nie widać w tej akcji w tej chwili. A z drugiej strony, gdyby się to nie udało, no to powinny być to przynajmniej dwie brygady. Przynajmniej dwie brygady amerykańskie w Polsce, bo to już jest jakaś siła militarna, ale przede wszystkim to stwarza taką sytuację, że zaatakowanie Polski oznaczałoby w istocie zaatakowanie Stanów Zjednoczonych. No. A Rosjanie są państwem, które tą ekspansję ma, że tak powiem, w swojej istocie, w swojej konstrukcji ideowej, ale z drugiej strony są też państwem, i to wielokrotnie w historii zostało pokazane, które można powstrzymać, które idzie w to, co jest miękkie, atakuje tam, gdzie jest słaby opór albo w ogóle go nie ma. Natomiast tam, gdzie jest mocny opór, gdzie jest wielkie ryzyko, to się cofa. Mógłbym tutaj dać wiele historycznych przykładów tego rodzaju sytuacji. Więc to jest po pierwsze, ale po drugie jest kwestia naszych sił zbrojnych. My oczywiście musimy zwiększyć wysiłek zbrojeniowy. Ze zdumieniem słuchałem wypowiedzi Donalda Tuska o tym, że nawet te minimalne zwiększenie, bo to chodzi w gruncie rzeczy o mniej niż miliard złotych. Do 2%. Do 2% w przyszłym roku ma być nieprzeprowadzone. No, traktuję tę wypowiedź jako element tego kontekstu, który pozwolił na nominację, na awans. No ale to jest bardzo niedobry kontekst. Natomiast jeżeli są jakieś inne konteksty, to chciałbym, żeby mi to wyjaśniono jako polskiemu obywatelowi. Ale tutaj nie o takie sumy chodzi. To chodzi o nasz większy wysiłek, ale tutaj trzeba postulować także rozwiązania o charakterze europejskim. My byśmy postulowali stworzenie takiego europejskiego funduszu pożyczkowego, który pozwoliłby przede wszystkim Polsce, no bo jesteśmy tu największym krajem, zdecydowanie największym, na przeprowadzenie w stosunkowo krótkim czasie wielkiego planu wzmocnienia obrony poprzez zabieg następujący. Możemy na bardzo długoletni kredyt pożyczać pieniądze, przy czym zwracamy je w ten sposób, że zostajemy zwolnieni z
obowiązujących nas opłat do Unii Europejskiej. To by się mniej więcej bilansowało. Ja w tej chwili nie chcę wchodzić w szczegóły, bo musiały być to sumy idące co najmniej w dziesiątki miliardów euro, bo tyle by to tak naprawdę kosztowało, stworzenie tutaj rzeczywiście mocnej obrony, także obejmującej kraje bałtyckie w jakiejś mierze, ale no, jeśli chcemy traktować zadania NATO i to, co często deklaruje, chociaż nigdy nie realizuje Unia Europejska poważnie, to trzeba by tego rodzaju zabiegu A te pieniądze dokonać. Skąd by pochodziły, panie premierze? Za sekundeczkę. I trzeba też pamiętać o jeszcze jednej sprawie. Niedawno Rasmussen, ciągle jeszcze, choć już niedługo, sekretarz generalny NATO przypomniał, że droga do NATO została dla Ukrainy otwarta. Została otwarta, chociaż nie został stworzony plan, tak zwana mapa drogowa. Przypominamy sobie konferencję w Bukareszcie. Otóż tam to się udało wbrew stanowisku Niemiec i wbrew stanowisku Francji. Poprzez różnego rodzaju zabiegi, tutaj znów odwołałem się do mojego świętej pamięci brata, bo on to przeprowadził. I to trzeba mieć ciągle na uwadze. To znaczy Ukraina powinna znaleźć się w NATO. Nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi, ale tak naprawdę to byłaby ta rzeczywista, pełna zmiana sytuacji. Tak to powinno być planowane, tak to powinno być planowane, jeżeli chcemy otworzyć drogę do pozytywnych przemian w Rosji, bo droga do pozytywnych przemian w Rosji nie jest zamknięta, nie jest tak, żeby w historii w Rosji nie można było znaleźć zjawisk o wielkiej skali historycznej, wielkiej skali społecznej, kulturowej, które można określić jako pozytywne. Tak nie jest. No, byłaby nieprawda, gdybyśmy coś takiego powiedzieli. Tylko trzeba im dać szansę. Ta szansa istnieje tylko wtedy, jeżeli opcja imperialna zostanie zamknięta. Dziękuję. A panie proszę, dopytam jeszcze. Europejski Fundusz Pożyczkowy, czy pan ma jakiś konkretny kształt instytucjonalny? Czy to pieniądze, fundusze unijne przekierowane, czy jakieś inne źródła? Panie redaktorze, jak przyszło ratować Grecję, w istocie banki niemieckie i francuskie, no to się wysłupało, przeszło bilion. Łącznie przeszło bilion, a licząc jeszcze inne zabiegi, to jeszcze dużo więcej. Oczywiście to były pieniądze, jak to się mówi, pod kreskę. No to były pieniądze po to, żeby pokrywać różnego rodzaju zadłużenia, żeby banki mogły mieć wyrównane bilanse, żeby nie bankrutowały. Natomiast tutaj chodzi oczywiście o pieniądze realne, ale zasoby pieniądza w Unii Europejskiej są potężne, a zabiegi, które można tutaj przeprowadzić, no choćby taki zabieg w ramach walki z kryzysem został przeprowadzony przez to, te jednoroczne papiery wartościowe o bardzo niskim oprocentowaniu, to są takie zabiegi, które są w istocie swego rodzaju substytucją produkowania pieniądza. Otóż tego rodzaju zabiegi z całą pewnością wystarczą na to, nawet gdyby to chodziło o 100 miliardów euro, bo to z punktu widzenia wielkości gospodarki Unii Europejskiej nie jest taka bardzo wielka suma. A z punktu widzenia tych potrzeb byłaby wystarczająca. Nawet mniejsza być może byłaby wystarczająca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz pan Taras Woźniak, zarówno odpowiedź na pierwsze pytanie, ogólne wprowadzenie, jak i od razu poprosimy reakcję na te propozycje, które złożył premier Kaczyński i tę wizję. No dlatego, żeby, szanowny panie premierze, drodzy państwo, szanowni państwo, dlatego, żeby zrozumieć, co się odbywa tak naprawdę w Ukrainie, trzeba, na ten problem można patrzeć z różnej perspektywy. Można z perspektywy żabki, gdzieś tam człowieka w Ukrainie, który jest w tych całych tarapatach, w tej całej historii, ale można z drugiej strony patrzeć trochę inaczej. Czy to tylko jest wojna Ukrainy z Rosją? Czy reżimu Putina z reżimem, jaki jest w Ukrainie? Czy jakaś separatystka secesja? Czy to jest wojna domowa? Możemy mieć różne odpowiedzi na to pytanie, zależy od perspektywy. Ale mi się wydaje, że w znacznym stopniu to, co się odbywa w Ukrainie, to znaczy, że świat postjałtański zaczyna się zmieniać.
I jeżeli popatrzeć z takiej perspektywy geopolitycznej, światowej, to my widzimy, że w świecie są trzy jakby wielkie geopolityczne projekty. Stany Zjednoczone plus NATO plus, Unia Europejska plus, Rada Europejska tam i tak dalej, państwa takie jak Ukraina, jakie są jakby asocjowane z Unią Europejską. I trzeci projekt, jaki się nazywa Wielkie Chiny. Niestety nie Rosja, bo czasem my mamy takie iluzje, że ten trójkąt, w jakim się rozgrywa cała historia, czy ukraińska, czy światowa, to w tym się znajduje Rosja. W tej sytuacji dzisiaj, patrząc tak, z takiej wysokiej perspektywy, Rosja jednak wygląda jak taki minorytarny partner Chin. Niestety. I to było widać w tym przemówieniu prezydenta Putina, kiedy on głosił o przyłączeniu Krymu do Rosyjskiej Federacji. I dlatego Rosja szuka swoje miejsce. Tak w latach od 90. były iluzje, że jakoś bliżej do Unii Europejskiej, w czasach prezydenta Jelcyna były takie jakby i plany, czy nawet w czasach może wczesnych rządów Putina. Teraz się ta sytuacja zmieniła i Rosja szuka swojego miejsca. To jest jedna perspektywa. Druga perspektywa to z perspektywy Unii Europejskiej, Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Rosja. Zwykła dla nas jakby taka i my zawsze w tej konstelacji znajdujemy tą Ukrainę jak taką coś tam pomiędzy projektem Unia Europejska, projektem dlaczego? Dlatego, że się rozwija i projektem Rosji, który się rozwija, jaki nie zna swoich granic. I właśnie te projekty teraz plus Stany Zjednoczone, jakby, no powiedzmy tak, delikatnie dyskutują na terenach Ukrainy. I teraz jest to z jednej strony. Z drugiej strony jest jakby, jakie przyczyny tego konfliktu czy kryzysu ukraińskiego z trochę niższej perspektywy. No najpierw to jest właśnie tego geopolityczne, o jakim mówiłem, potem trochę niższe, to problemy wewnętrzne Rosyjskiej Federacji. Rosyjska Federacja z jednej strony szuka swojego miejsca, z drugiej strony sporo problemów demograficznych, gospodarczych, nie ma pomysłu tak naprawdę, oprócz tego starego jeszcze imperialnego pomysłu, co zrobić z tą Rosją. A trzeci jakby taki zestaw tych przyczyn, jakie doprowadziły do tego konfliktu w Ukrainie, to problemy wewnątrzukraińskie. Znaczy problemy geopolityczne, problemy wewnątrzrosyjskie i problemy ukraińskie. Dlatego, że państwo ukraińskie, z całym respektem, bo jestem też obywatelem Ukrainy, za 23 lata miało wypełnić kilka swoich zadań domowych. Najpierw to ubezpieczyć się w sensie instytucyjnym. Myśmy, jak była okupacja Krymu, z czym coś raptowo, w nawiasie mówiąc, okazało, że instytucje państwowe ukraińskie zostały zrujnowane, czy jeżeli brzydko mówiąc, wyżarte zewnątrz. Służby bezpieczeństwa, armia, służby państwowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oni były dysfunkcyjne. Tak, możemy o tym oskarżyć rządy prezydenta Janukowicza, ale to jest pierwsze. Drugie to bezpieczeństwo gospodarcze. Widzieliśmy, jak 23 lata Rosyjska Federacja przywiązywała gospodarkę ukraińską do wielkiej gospodarki, nie porównując z gospodarką Unii Europejskiej, rosyjskiej. I przez ceny na gaz, i zmuszając Ukrainę kupować w takich ilościach ten gaz, który był tak naprawdę jej już niepotrzebny. No i trzeci jakby aspekt wewnątrzukraiński to właśnie bezpieczeństwo w sensie wojskowym. Bezpieczeństwo, jakie nie było zapewnione. Ten dokument, jaki był podpisan, znaczy umowa budapeszka, okazało się tylko takim coś podobnego do tego, co przywiózł swego czasu lord wyleciało w 1938 roku wracając do Londynu. Chamberlain właśnie, tak.
I w tym kontekście czasem wy i my mówimy o NATO jako taką, o takiej sile, jaka nie, znaczy, jaka ma takie realie, jakie no, niepodważalne. Ale jednym z instrumentów, z jakimi my nie dajemy rady, to, że Putin odrzucił nie tylko układy tam jakieś, ale i pewne jakby normy współżycia międzynarodowego. I w tym kontekście pytanie co do NATO, które tak było, tak funkcjonowało, ale jak moim zdaniem, może i nie tylko moim, był w jakimś sensie ospałym przez ostatnie może 10 lat. I teraz, ale może i 20 lat. Uważano, że tak jest już świat posthistoryczny, postmodernistyczny i takich drapieżników jakichś tam, tym bardziej w centrum Europy ukazać się nie można. No tak był kazus tam na Bałkanach, ale niby to jakoś tak, kraje małe, problemy mniejsze niż tak, ale Ukraina to jest trochę większe państwo. I w tym kontekście wygląda, że NATO może ubezpieczyć, ale proszę państwa, NATO tak, w sensie może wojskowym, może będą dwie brygady, ale z drugiej strony, jeżeli my mówimy o tych 10 tysięcach teoretycznie żołnierzy, jakie będą rozkwartowane w tych pięciu bazach tutaj na wschodzie czy w centrum Europy, no w porównaniu do ogromu problemu, jaki powstaje przed nami wszystkimi, szczerze mówiąc, to jest trochę odpowiedź niepoważna. Z tym bardziej, że to będzie za rok, za dwa, za trzy, czy ja nie wiem, czy będą pieniędzy, czy nie będą pieniędzy, 2% od PKB RP, czy mniej. To jest jedna strona sprawy. Druga strona sprawy. Wojna współczesna to nie tylko wojna frontami. Ukraina na Krymiu zetknęła się z wojną hybrydną, a oprócz tego mało kto z was w Unii Europejskiej zauważył, że w 2007 roku Rosja miała taką samą wojnę, ale z Estonią, ale to kiberwojna była. To już inne formy wojny zachodzą. A oprócz tego informacyjne wojny, jakie społeczeństwo nie zauważa. A oprócz tego semantyczne wojny, kiedy zmieniają akcenty w naszym myśleniu. My tego nie zauważamy, ale to też wojna jest. Wojna to nie tylko, kiedy żołnierz przyjdzie tutaj, jakiś czołg wjedzie do Krynicy Zdrój. I myśmy do tego nie byli przygotowani, ale przygotowaliście wy też. I trzeci aspekt. No tak, jeżeli tam coś się w Ukrainie zacznie, ale Ukraina to dość przy całym z tymi problemami, ale jednak kraj, w jakim jest co najmniej 5 tych elektrowni atomowych. Można nie dać wizy, jasna sprawa, tym zarażeniom radioaktywnym. Mieliśmy już to doświadczenie w wypadku Czarnobyla i to nikt nikogo nie straszy, ale takie są realia. Jak się tam zacznie, w ostrej formie, to jasna sprawa, że to będzie dotyczyć i też Polski i całej Europy. I w tym kontekście mi się wydaje, że koncepcję NATO trzeba jakoś, nie mówię, że reanimować, to z jednej strony, ale z drugiej strony my widzimy, że wewnątrz tegoż NATO są kraje, które nie aż tak chętne, bo nie czują się aż tak zagrożone. Może oni tam w centrum Europy, może gdzieś tam aż na Półwyspie Iberyjskim, ale czy będą oni gotowi bronić Narwę, w jakiej 90% mieszkańców Rosjanie etniczni. W 2010 roku Rosja zmieniła koncepcję obronną, a w 2013 zmieniła koncepcję polityki międzynarodowej. Według tej koncepcji Rosja uważa, że ma prawo bronić praw obywateli nie tylko Rosjan, nie tylko rosyjskojęzycznych, a nawet tych, jakie pochodzą z Imperium Rosyjskiego. I tu nie chciałem, żeby żartować co do kongresówki, przepraszam, ale żarty żartami. Czy będą gotowi całe NATO, w tym czy będę głosować za to Portugalia z Hiszpanią, żeby bronić Narwy, czy Rygi, w jakiej
43% mieszkańców Rosjanie, a 41% Łotyszy. To jest pytanie. Mało tego, to wyzwanie dla nas wszystkich. Chociaż z drugiej strony my widzimy, że tymi swoimi krokami od czasu ostatniego Rosja jednak sama postawiła siebie w dość trudną sytuację, bo taka konfrontacja jest z całym światem z różnych powodów. Czy będzie skuteczna dla Rosji? To jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Ale wracając do NATO, do członków NATO, my widzimy, że kraje, które są sąsiadami Rosji, Turcja, Rumunia, Polska, kraje bałtyckie i nie członkowie NATO, Finlandia, członek Norwegia, Szwecja plus Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Kanady rozumieją i przynajmniej demonstrują, że coś trzeba robić. Ale część krajów niewymienionych tutaj zajmują całkiem inną pozycję. I to nie tylko w sensie wojskowym. Parę dni temu Ukraina z zdziwieniem, praktycznie była zaskoczona pozycją, powiedzmy, Czech czy Węgrów co do tych sankcji europejskich. Węgrów po 56 roku i Czech po 68 roku. Znaczy historia uczy nas, że nic nie uczy. Niestety. Dziękuję bardzo. Panie premierze, w tym kontekście jak powinna postępować Polska i inne kraje regionu, no tak by strzec tego potencjału gotowości do działania Zachodu, wzmacniać go, by nie doprowadzić do właśnie tego zapadnięcia się instytucji od wewnątrz, takich jak NATO, prawda, które no też jest zawsze wypełniane jednak wolą polityczną. Jak działać w kontekście no, na przykład tych obaw, że zbytnia wyrazistość Polski od razu przywołuje no, z różnych źródeł wynikające, prawda, zarzuty o tak zwaną rusofobię. No, rząd Donalda Tuska chwalił się tutaj, że grzecznie milczał przez lata, dlatego w momencie tego kryzysu miał, twierdzi, większy posłuch. Ale to pytanie jest szersze, jak w tych czasach także takiej no, szerokiej kulturowej demobilizacji wzmacniać w ogóle gotowość do działania, która dla nas się wydaje kluczowa. Dodam, że no, to jest obserwacja wielu politologów. No, żyjemy w czasie również rażącego braku przywództwa światowego, prawda? Barack Obama nie wypełnia tej roli, która jest przypisana stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wydaje się nie wypełniać. W Europie mamy polityków uzależnionych od jakichś drobnych, prawda, no, umów handlowych, w sumie drobnych, jak na te kraje z Rosją, przykład Francji, cofających się przed zagrożeniami. No nie ma nikogo na skalę Margaret Thatcher czy innych postaci. Panie premierze, jak prowadzić politykę w tej sytuacji? Także biorąc pod uwagę wewnętrzną sytuację, dodam też ostatnie zdanie, że no, też część opinii polskiej nie lubi zbytniej wyrazistości w tej sferze. Boi się. O, zadał mi pan rzeczywiście niesłychanie trudne zadanie. No, jak pan sobie zdaje sprawę, nie jestem w stanie w tej chwili mianować kogoś innego prezydentem Stanów Zjednoczonych. Natomiast może wrócę jeszcze na chwilę do analizy sytuacji rosyjskiej, bo proszę pamiętać, że przyczyny tej ekspansywności, ekspansjonizmu rosyjskiego są różne, bardzo mocne są przyczyny kulturowe. Właściwie bez nich to byłoby niemożliwe, ale one mają także jeszcze jedną przyczynę, to znaczy poszukiwanie zasobów. W historii Rosji to było różnie, ale w tej chwili, czy w ostatniej fazie funkcjonowania Związku Sowieckiego, to poszukiwanie zasobów potrzebnych dla podtrzymywania systemu było taką przyczyną oczywistą, kiedy okazało się, że ten dostęp do zasobów zostaje zamknięty, no całość się zawaliła. W tej chwili ta potrzeba uzyskiwania zasobów, wobec w szczególności perspektywy spadku cen węglowodorów, jest też zupełnie oczywista. Stąd ta możliwość oddziaływania gospodarczego, jeżeli była prowadzona w sposób bardzo zdecydowany, obok oczywiście przedsięwzięć militarnych,
jest rzeczywiście znaczna. To znaczy musimy sobie zdawać sprawę, że Rosja tak mocno przyduszona musiałaby się cofnąć. Pan profesor bardzo słusznie zwrócił uwagę na problem Chin. To znaczy Rosja zupełnie oderwana od Zachodu, pozbawiona zasobów, no, musi się przytulić do Chin, ale już nie jako partner, tylko jako państwo mające rolę drugorzędną. No, nawet jako państwo podporządkowane z czasem. Oczywiście nie od razu, ale z czasem podporządkowane. Już w tej chwili PKB Chin, nawet gdyby nie liczyć go tak bardzo wysoko, jak go niektórzy liczą, bo to jest kwestia sporna, ile ono rzeczywiście wynosi, ale na pewno jest przynajmniej 2,5 razy większe niż PKB Rosji. Wydatki na zbrojenia też są znacznie większe. Krótko mówiąc, Rosja obiektywnie nie jest w takiej dobrej sytuacji i można to wykorzystać. A jeśli pan profesor mówił tutaj o tych dwóch brygadach jako przedsięwzięciu zbyt słabym, to nie chodzi o siłę tych brygad, chociaż one są, jeśli mają pełne wyposażenie, silne. I na przykład tam na wschodzie Ukrainy pewnie by sobie w tej chwili spokojnie dały radę, gdyby ich tam użyć. Natomiast to przede wszystkim chodzi o niezaczepianie Stanów Zjednoczonych. No, Stalin się nawet cofał w drobnych sprawach na początku lat 50., kiedy to groziło jakimś bardzo ostrym konfliktem ze Stanami Zjednoczonymi. No, mieliśmy różne przykłady, nie chcę tutaj ich przytaczać, niektóre z nich no, nawet są nie do przytoczenia, bo są objęte tajemnicą. Wiem o nich, bo byłem kiedyś premierem, w których no, Rosjanie wyraźnie się cofnęli, kiedy Amerykanie im powiedzieli, że koniec, stop. Co prawda to była Rosja sprzed iluś tam lat, dzisiaj jest pewnie pewniejsza siebie. Niemniej trzeba pamiętać, że tu rzeczywiście ten brak przywództwa, brak zdecydowania no, jest rzeczą niesłychanie ważną. No, jeżeli na przykład wojska rosyjskie, już jawnie wojska rosyjskie, nie żadni rebelianci, czy osoby udające rebeliantów, wkraczają na południu Ukrainy nad wybrzeżem Morza Azowskiego i rozpoczynają ofensywę, to jaka jest pierwsza reakcja Putina, kiedy go o to pytają? On mówi, że to pomyłka. Czeka na reakcję. No, skoro reakcja Stanów Zjednoczonych jest taka, na pewno nie użyjemy siły, no to już wtedy następuje dalsza ofensywa. Gdyby była reakcja taka, jak choćby ta Busha, niejasna, ale jednak taka, która skłania do pewnego zastanowienia się, to być może, że ta ofensywa by nie była dalej prowadzona. Bo powtarzam, doświadczenie polityki rosyjskiej, analiza polityki rosyjskiej w ostatnich wiekach pokazuje, że oni się cofają. Oni mogą nawet odnieść wielki sukces militarny, jak w wojnie z Turcją. I później jest konferencja berlińska. Ich główny cel, czyli dotarcie do Bosforu, no, zostaje niezrealizowany. Cofają się, mimo że militarnie to w gruncie rzeczy osiągnęli. Czyli krótko mówiąc, i takich przykładów było więcej. Krótko mówiąc, można by tutaj bardziej zdecydowaną polityką wiele zmienić. I trzeba, proszę Państwa, odważnie taką politykę postulować. Trzeba tutaj no, także rozmawiać ze społeczeństwem, rozmawiać o polskich perspektywach, odwoływać się do tej tradycji, która przecież w Polsce jest bardzo silna, tradycji odwagi, a nie cofania się. Bo jeśli będziemy w dalszym ciągu trwali w tej sytuacji, która jest w tej chwili, no to przyjdzie nam za to zapłacić. I to naprawdę dzisiaj jest pogląd na także wielu ludzi lewicy, nawet bardzo zdecydowanej lewicy. Ja mówię o tej lewicy postkomunistycznej, jeżeli się z nimi prywatnie rozmawia. Musimy się dużo, dużo lepiej niż w tej chwili uzbroić. Musimy podjąć tutaj duży wysiłek, bo w przeciwnym razie będziemy za to płacić. No i wreszcie ta sfera najgłębsza, do której pan redaktor zechciał się odwołać, no sfera kultury. No mówiąc najkrócej, taki pacyfizm integralny, pacyfizm totalny, który w tej chwili opanował kulturę. Ja nie chcę w tej chwili oceniać sytuacji w Europie, bo może nie znam wszystkich szczegółów, ale proszę zwrócić uwagę na to, że w Polsce jest także no, zupełnie inny nurt. On ma, powiedzmy sobie, dosyć niekiedy niejednoznaczną twarz, tak bym to określił, ale on istnieje.
To jest ten nurt także wśród młodzieży, no, który jest od pacyfizmu, można powiedzieć, jak najdalszy. I też o tym trzeba pamiętać. No, nigdy nie jest tak, że całe społeczeństwo jest zaangażowane w przedsięwzięcia tego typu. Wystarczy, że jakaś część jest do tego gotowa. Biorąc pod uwagę, że ten nurt, o którym pan premier mówi, nie korzysta ze wsparcia, a ten pacyfistyczny korzysta, a można powiedzieć, że jest gdzieś, powiedzmy, remis, no to gdyby ten patriotyczny korzystał ze wsparcia. Ze wsparcia, no to z całą pewnością można by tutaj sytuację zmienić. Na pewno nie jest tak, że my w tej chwili nie możemy się obronić. Możemy się obronić, ale pierwsza rzecz to chcieć. Pierwsza rzecz to nie wpisywać się w ten koncert, który no, w gruncie rzeczy jest grany dla Putina, chociaż różne są role poszczególnych instrumentów, poszczególnych członków tej orkiestry, ale w istocie dyrygentem jest Putin, chociaż z daleka, tylko zacząć grać własną melodię, jeśli wolno użyć takiego określenia. Że to będzie początkowo wywoływało różne negatywne reakcje, no będzie, no tylko ktoś musi to zacząć robić, a Polska ze względu na swoje położenie geopolityczne jest, można powiedzieć, do tego zobowiązana, jest to w jej najlepiej rozumianym interesie. Ja chciałem też zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, mianowicie przedsięwzięcia obronne mogą być także poważnym czynnikiem wyprowadzenia Europy z kryzysu ekonomicznego, ze stagnacji. Bo przecież w Europie dzisiaj mamy stagnację, mamy stagflację. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z sytuacją, która naprawdę może doprowadzić do powrotu kryzysu w ścisłym tego słowa znaczeniu. Trzeba temu przeciwstawiać. Powtarzam, bo jest deflacja, w Polsce już w tej chwili też, ale pojawiają się także objawy, które mieliśmy w latach 70. To znaczy, że mamy z jednej strony i zjawiska w niektórych państwach, tutaj nie tych blisko Polski, ale w niektórych państwach zjawiska inflacyjne, jednocześnie brak rozwoju. Czyli krótko mówiąc, taką najcięższą chorobę. I stąd użyłem tego słowa. Więc pamiętajmy o tym, że jesteśmy tutaj w sytuacji, w której podjęcie się tego obowiązku obrony może Europę ratować pod wieloma względami. I może stworzyć także, chociaż na pewno to jest perspektywa odległa, jakąś perspektywę pozytywnych, chociaż na pewno nie tak pozytywnych, jakbyśmy sobie wyobrażali, jak sobie wyobrażają naiwni, i nie tak prostych przemian w Rosji. Rosja w gruncie rzeczy z całą pewnością więcej skorzysta na tym, żeby być związana z Zachodem, a tutaj choćby pan profesor wspominał, że takie koncepcje były, niż na tym, że będzie przybocznym Chinom. To jest w ich interesie. To jest w interesie Rosji, jeżeli ten interes rozumieć po europejsku, to znaczy odnosić się do interesów obywateli, odnosić się do statusu państwa. I utrzyma wtedy także, no bo po prostu jest wielkim państwem, status mocarstwowy. Chociaż może nie mocarstwa w skali światowej. No, wracając do sprawy przywództwa, powtarzam, to już jest coś, co zdecydowanie przekracza nasze możliwości. Możemy być tym, który... To daje też przestrzeń. Który jest tym doboszem, odwołując się do literatury, idzie pierwszy i bije w bęben, natomiast no, Stanami Zjednoczonymi nie będzie. Pytanie do pana Tarasa Woźniaka, do pana jako osoby zajmującej się literaturą, osoby potrafiącej wniknąć no, w psychikę narodu, czy w stan psychiczny narodu. Jaka Ukraina wyjdzie z tego wszystkiego? No, pan premier Kaczyński wspomniał o rozejmie, który ma być trwały. To jest wiadomość no, sprzed kilkudziesięciu minut dosłownie. Załóżmy, że to się tak skończy. Jaka Ukraina się wyłoni? Czy coś się trwałego dokonało? Czy jakaś rzeczywiście istotna przemiana? Czy też jest to, nie wiem, no, można sobie wyobrazić, prawda, kolejna lekcja, żeby z Rosjanami nie zadzierać? Wracając do Ukrainy, to
Właśnie chciałem by jedną myśl jakby może rozwinąć, spróbować, czy jakby podkreślić, że to, co się odbywa na Ukrainie, ta walka, ta wojna, jaka idzie na Ukrainie, w tym jest i wojna o przyszłość Rosji. Tak krótko mówiąc. I nie tylko dlatego, że tam walczą w tych batalionach ochotniczych i nieochotniczych, walczą może połowa, może więcej rosyjskojęzycznych i nawet Rosjan. I Rosjan etnicznych z Ukrainy, obywateli Ukrainy i tym, w tym są i obywateli Rosji. To jest walka o Rosję, to jest jeden moment bardzo ważny. Ale wracając do Ukrainy, do tego pytania, jakie pan zadał, czasem no, każdy z nas ma swoje jakieś doświadczenia i patrzy przez swoje okulary. I wyście patrzycie na Ukrainę jako takie no, państwo podobne do Polski, mniej więcej ta liczebność, terytorium i tak dalej, dzieje i wszystko. Ale po II wojnie światowej powstała nowa Rosja. Nowa Polska. Wolens Nolens w tragedii zmiany terytorialnej, zmiany ludności i tak dalej, i tak dalej. Polska jednonarodowa, jednowyznaniowa, prawie jednojęzykowa i tak dalej, dość monolitna. Dzisiejsza Ukraina po rozpadzie Związku Radzieckiego przypominała raczej Polskę międzywojenną. Wielu ludów, wielu cudów. I teraz Ukraina zdaje te egzaminy, jakie w jakim sensie, czy odpowiada na te wezwania, jakie były przed Polską w czasie międzywojennym. Ja napisałem jeszcze w grudniu taki artykuł o tym, że Ukraina dzisiaj znajduje się tam, gdzie w grudniu 2013 roku, że Ukraina znajduje się tam, gdzie była Polska we wrześniu 1939. Wtedy to grudzień, rok temu. Jaka wojna, jakie to? Za parę miesięcy stało się tak. Z różnych powodów i tak dalej. Ale my czasem patrzymy na to, co się odbywa na Ukrainie, tylko na Ukrainie czy obok Ukrainy, jako na tragedię, czy klęskę, czy coś takiego, ale są i pozytywy. Pierwszy pozytyw to jest to, że jednak Putin nie zrealizował swoich planów tak, jakby on chciał. Już siedem miesięcy od lutego Ukraina tak czy owak jednak upiera się czy walczy. Siedem miesięcy. Gruzja to było parę dni. Z całym respektem do Rzeczypospolitej. To były inne formaty walki, jasna sprawa, ale miesiąc. Siedem miesięcy. A jeżeli dorzucić do tego czas stania na Majdanie, to prawie niedługo rok będzie. I trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Znaczy on nie zrealizował do końca to, co on chciał. Musiał dojść do Odessy, tam do Mołdowy, do Przyniestrza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Naszymi wspólnymi siłami myśmy wszyscy go jakby trochę pacyfikujemy. To jest bardzo ważny aspekt. Drugi aspekt to jest to, że w Ukrainie tworzy się nowa realność polityczna. W Ukrainie tworzy się nowy naród polityczny. Polski naród polityczny po II wojnie światowej z tragediami, z ofiarami, z milionami ofiar powstał. Teraz powstaje nowe społeczeństwo ukraińskie. Dla jakiego? Nieważne. Trochę może na innym, może trochę na innym fundamencie, może według innych trochę jakichś standardów, bardziej podobnych może do amerykańskich czy do francuskich, ale nie dlatego, że Ukraińcy są takie uprzejmie, takie dobre czy jakieś. Ukraina nie może istnieć w innych ramach, w innych formatach. I dlatego język nie jest ważny. Po tym Majdanie 13-14 roku, po tej teraz wojnie, język, religijność człowieka, etniczność człowieka, nieważne. Formuje się obywatelstwo właśnie, jakie ma fundamentum właśnie społeczne, takie obywatelstwo jako ważność. Republikaństwo, tak? Nowy republikanizm, tak. I w tym kontekście mi się wydaje, że to wyjście pozytywne.
wyjście pozytywne. I wracając do tego, co się odbyło na Krymiu i odbywa się teraz na Donbasie. Ale te zmiany odbywają się nie tylko gdzieś tam w jakiejś przestrzeni społecznej, to się odbywa w głowach ludzi. I te, które teraz walczą o te nowe formaty, o te nowe społeczeństwo ukraińskie, to te ludzie, jak ja zrozumieli, że mosty już spalone, że wrócić w przeszłość nie da się, Związek Radziecki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można iść tylko do przodu i tak się ratować. A te ludzie, którzy de facto dezerterują, nie mają odwagi iść do przodu, chcą wrócić do Związku Radzieckiego. Czasem to starsi ludzie, czasem to ludzie, którzy nie mają może tego, nie widzą świat tak jakby w sposób realistyczny. Oni chcą wrócić do tyłu, ale odnowić Związek Radziecki nie uda się. W tym kontekście oni okazują się w współczesnej Rosji, jaka nie jest Związkiem Radzieckim. I to jest jeszcze jeden filozoficzny aspekt tego, co się odbywa na Ukrainie. Znaczy z każdej tragedii czasem coś pozytywnego w każdej tragedii można coś pozytywnego zobaczyć. I mi się wydaje, ja w tym kontekście personalnym nie jestem premier-ministrem, nie jestem może urzędnikiem, chociaż byłem kiedyś tam, ale ja mogę sobie pozwolić patrzeć na te procesy. To jakby była taka kiedyś pieśń, optymistyczna tragedia. Panie premierze, a pan jak widzi przyszłość Ukrainy? Czy to państwo przy całej różnicy potencjałów z Polską, doświadczeń i miejsca na osi historycznej, w którym się znajduje, może być poważnym regionalnym partnerem w przyszłości i to się wiąże, jak zapobiec, by reakcją na wydarzenia ostatnich miesięcy nie było, owszem, wzmocnienie i obecności NATO i ogólnie bezpieczeństwa Polski, państw bałtyckich, ale jednocześnie postawienie nowej kurtyny właśnie na Bugu, że to, co dalej na wschodzie zostaje oddane, tak, może nie od razu, ale w perspektywie właśnie wpływom moskiewskim. Takie myślenie no, wydaje się przebijać z niektórych wypowiedzi, prawda, że niedawno jeszcze niektórzy politycy wymachiwali skrwawionym sztandarem unijnym z Majdanu, mówiąc jak to wspaniale Ukraińcy giną za ideę europejską, a dzisiaj właściwie mamy całkowite milczenie na temat agresji rosyjskiej. Jedyne, o czym słyszymy, to o wzmacnianiu własnego bezpieczeństwa. No, z tym wzmacnianiem własnego bezpieczeństwa też nie jest najlepiej skądinąd. W szczególności w tej sferze. Ja przypomnę to, o czym już mówiłem, wypowiedzi pani Merkel. Pomijam sensowność tych diagnoz. Podtrzymywanie z układu z 97, czy porozumienia z 97 roku. Proszę Państwa, jest tak, że jeżeli Rosjanie zdołają zrealizować swój plan w takiej czy innej wersji, bo tutaj prawdopodobnie będą dość elastyczni, to znaczy plan podporządkowania sobie Ukrainy, no to droga do odbudowy Związku Sowieckiego znów w innej formie. Zresztą ta forma została zaproponowana, no, Unia Euroazjatycka, Unia Celna. Ta droga zostanie otwarta. W moim przekonaniu na dłuższą metę to też nie ma żadnych szans, właśnie ze względu na ten brak zasobów i ze względu na to, że utrzymanie tego po rewolucji 1917 roku, po rozpadzie systemu carskiego, no, wymagało w gruncie rzeczy no, przeszło 20 lat wielkiego terroru. On co prawda słabł w pewnych momentach, później znów się zaostrzał, był w czasie rewolucji, później trochę osłabł, a później przyszły lata 30. No, z rokiem 37 na czele. Gigantyczna pacyfikacja, później jeszcze integracja poprzez wojnę ojczyźnianą. I to były przesłanki utrzymywania się tego wszystkiego. To się rozleciało i w gruncie rzeczy no, dzisiaj na dłuższą metę tego się pewnie nie da utrzymać. Dawnymi metodami sądzę na pewno, a z kolei te inne, miększe, no, będą jednak prowadziły do różnego rodzaju konfliktów, które w końcu też to bardzo, ale to bardzo podważą.
Wobec tego ta perspektywa jest perspektywą słabą, tak naprawdę, ale jeśli patrzymy na to w takiej perspektywie bliższej, no to może to stworzyć naprawdę bardzo poważne niebezpieczeństwo, bo to poszukiwanie zasobów no, będzie trwało, będzie parciem na Zachód. I dlatego zdradzenie, używam tego słowa całkowicie świadomie, Ukrainy jest nie tylko szpetne w sensie moralnym, ale jest także nieracjonalne. I trzeba zrobić wszystko, żeby tak nie było. To, że Polska będzie silniejsza, no załóżmy taki optymistyczny scenariusz, że to się uda zrealizować, że będzie dużo silniejsza, że będą tutaj wojska amerykańskie, bo tylko tak naprawdę amerykańskie się tutaj liczą, tylko one naprawdę mają tą siłę odstraszającą, to w żadnym razie nie może oznaczać, że my rezygnujemy z zabiegów o to, żeby Ukraina pozostała państwem niepodległym i maszerowała w stronę zachodnią. Ja to już przecież powiedziałem. Ta perspektywa, która została ostatnio znów otwarta przez wypowiedź Rasmussena, powinna być podtrzymywana. Powinna być podtrzymywana perspektywa natowska, a także, chociaż to jest trudne z różnych względów, ale tutaj nasze stanowisko jest zupełnie jednoznaczne, perspektywa wejścia do Unii Europejskiej. I tutaj pan profesor mówił o tym niesłychanie istotnym i skądinąd fascynującym w takim sensie kulturowym zjawisku budowy tożsamości ukraińskiej, takiej tożsamości republikańskiej w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Otóż to sprzyja takim rozwiązaniom, bo proszę pamiętać, że jeszcze nie tak dawno badania, no co do ich rzetelności, to pan profesor by wiedział więcej niż ja, ale przynajmniej te publikowane badania wskazywały na to, że jeżeli chodzi o Unię, to większość Ukraińców jest za, ale że na przykład jeżeli chodzi o NATO, to już nie. Mam nadzieję, że w tej chwili to będzie zmienione, że inny będzie kształt władz. No, mam nadzieję, że z czasem zmieni się też ta oligarchiczna konstrukcja systemu politycznego Ukrainy i że razem wszystko będzie to prowadziło w tym kierunku, a Zachód powinien to na 150 różnych sposobów popierać, nieustannie ostrzegając Putina przed wszelkiego rodzaju gwałtownymi ruchami. No, na razie tego rzeczywiście nie ma. Ja nie znam warunków tego rozejmu, bo to rzeczywiście wiadomo jest sprzed kilkudziesięciu minut, no ale jeżeli to są warunki bez wycofania sił rosyjskich, tylko po prostu zostawienie tego, co jest w tej chwili, a zwykle przy rozejmach tak jest. Zwykle przy rozejmach się utrzymuje te linie, które zostały ustalone w walce. No to wtedy mamy do czynienia z sytuacją rzeczywiście niedobrą, bo to jest realizacja etapowa, co prawda, ale celów rosyjskich. Ale zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała. Proszę pamiętać, że sytuacja jest dynamiczna także w Stanach Zjednoczonych. Proszę pamiętać, że także w Partii Republikańskiej pani Clinton wypowiedziała się jednoznacznie w tych sprawach. No, jest ta wspomniana już przeze mnie deklaracja bardzo ważnego polityka Unii, znaczy Partii Demokratycznej. Prowadziliśmy rozmowy z republikanami tutaj, tym bardzo ważnymi republikanami, tym jednym spośród senatorów, który uchodzi nawet za liczącego się kandydata na prezydenta, kandydata na kandydata. No, tam są bardzo daleko idące plany. No, było to oświadczenie McCaina. Świat się zmienia. Świat się zmienia, nie stoi w miejscu i miejmy nadzieję, że to będzie zmiana pozytywna i to są nadzieje naprawdę oparte nie na chcieństwie, tylko na analizie rzeczywistości. Reset się nie udał. Idea jeszcze Carringtona odciągnięcia Rosji od Chin się kompletnie nie udała. I w związku z tym Stany Zjednoczone, póki jeszcze mają w skali globalnej wielką przewagę, no przypominam, wydają na zbrojenia więcej niż wszystkie inne państwa razem wzięte, i są, można chyba tak sądzić, silniejsze niż wszyscy inni razem wzięci, no Putin jeszcze można taką politykę, której cele zostały tutaj w gruncie rzeczy zarysowane, zrealizować. To jest kwestia woli,
a w dziejach Stanów Zjednoczonych no, bywali prezydenci jak Reagan, którzy potrafili taką politykę przeprowadzić i odnieść sukces no, bez strzelania. No, były tam incydenty, grenada tam jakieś drobne, ale w gruncie rzeczy nie strzelano, a mimo wszystko sukces został odniesiony. I trzeba wierzyć, że tego rodzaju możliwość istnieje i że ona stanie się w krótkim czasie faktem i to niezależnie od tego, kto wygra w Stanach Zjednoczonych, bo przynajmniej z ostatnich deklaracji, a był taki artykuł bardzo niedawno pani Clinton, ona też uznała, no można powiedzieć, okiełznanie Rosji za strategiczny cel Stanów Zjednoczonych obok okiełznania tych sił, no, agresywnych sił muzułmańskich. Dziękuję. Można powiedzieć, że Rosja gra powyżej swojego potencjału. Rosja, proszę państwa, potencjał gospodarczy ma mniej więcej na poziomie Francji, Anglii. I to jeszcze do tego jest on dużo bardziej zapóźniony technologicznie, może wyjąwszy pewne części przemysłu obronnego. Natomiast no, gra tak jakby była parę razy silniejsza. Są z kolei kraje jak Niemcy, które mają znaczny potencjał, no, większy od Rosji, chociaż nie tak dużo znowu większy. Natomiast w sferze militarnej no, grają tak, jakby były no, nieporównanie słabsze. No. Dlaczego tak jest, to kiedyś historycy wyjaśnią, bo ja nie potrafię tego wyjaśnić. Ostatnie pytanie do pana Woźniaka, naszego gościa z Ukrainy. Patrząc w przyszłość, jak ludzie, którzy chcą pomóc, politycy, przedsiębiorcy, dziennikarze, które kwestie powinni podnosić, w którą stronę próbować pchnąć bieg spraw? Ta Ukraina wyłaniająca się z wojny, którą pan opisywał, czego potrzebuje i czego oczekuje? Ze względu na to, że jesteśmy na forum ekonomicznym, to trzeba jeszcze raz powtórzyć, bo chyba wszyscy znacie, że 70% eksportu Rosyjskiej Federacji to eksport ropy i gazu naturalnego. 70%. I 52% środków, jakie formują budżet 52% Rosyjskiej Federacji, idą ze sprzedaży ropy i gazu. 52%. To jest taki fantastyczny instrument, jaki można dość efektywnie zmieniać sytuację w Rosji i rosyjskiej polityki i tak dalej. Inna sprawa, że nie każde państwo, są interesy, czasem można nawet powiedzieć interesiki ludzi w różnych krajach i nie używają tego instrumentu. Nie używają z różnych, to jest jedna strona sprawy. Druga strona sprawy, można użyć tego instrumentu z tym, że no powiedzmy tak metaforycznie i Rosja się zawali, ale czy ktoś zainteresowany w tym, żeby się Rosja zawaliła, żeby tam była ta jakaś katastrofa gospodarczo-polityczna i tak dalej, i tak dalej. Bo to tak wygląda jak mały domek ukraiński, a obok tego domu stoi jakiś tam 50-piętrowy gmach. Jak się zacznie walić, to będą problemy. I w tym kontekście trzeba być ostrożnym, ale instrumenty są. Instrumenty są. Brakuje odwagi. Brakuje mężów stanu. Wczoraz rozmawiałem z jednym z politologów waszych i patrząc na politykę i europejską, i amerykańską, no tak, menedżery są. I u nas też. Mamy nowego prezydenta, on dominuje dobrych menedżerów, ale budować państwo tylko jako firmę nie da się, dlatego że państwo to coś innego plus. Musi być jakaś idea, musi być jakieś poświęcenie tego człowieka. To trochę inny gatunek ludzi, który buduje... Służba, pojęcie służby kluczowe dla Właśnie państwa. Służby, społeczeństwu, narodu i tak dalej, i tak dalej. Może to jakieś górnolatające słowo, które jakby zestarzałe, już niepopularne i nie na forum ekonomicznym o nich mówić, ale niestety. I z drugiej strony, wracając do projektu, jaki nazywa się Unia Europejska. Wyście budujecie firmy, wyście znacie, że jeżeli firma nie ma wzrostu, zaczyna się stagnacja i koniec tej firmy. W jakim sensie? Unia Europejska też jest projektem. Jak on zacznie, już teraz pan premier powiedział, jest stagnacja. Dlaczego stagnacja? Bo nie ma pomysłu na Unię Europejską. Bo Turcja nie jest potrzebna, bo Ukraina nie jest potrzebna, bo nawet Rosja.
tych czy w innych aspektach też nie aż tak potrzebna. Myśmy tu konserwujemy się na tym terytorium, ale to pierwszy kroczek do końca całej sprawy, całego projektu Unia Europejska. I jeszcze jedna taka może śmieszna bajka. Kiedyś centrum świata, no zawsze centrum świata jest tam, gdzie jest światowa gospodarka, a za tym i polityka, i kultura, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W czasach rzymskich to było Morze Śródziemne. W czasach po XVI-XVII wieku to było Atlantyk między Europą a Ameryką. Gdzie jest teraz centrum świata? Między Kalifornią i Chinami niestety. I gdzie jest teraz projekt Unia Europejska? Pytanie i wyzwanie i dla was, i dla nas. Jak nie będzie dynamiki tego projektu, jak będziemy oddawać takie Ukrainę, Białoruś, tam Mołdowę, Turcję, kogoś jeszcze i tak dalej, czym się to skończy? Całe szczęście, że teraz są i inne pomysły na tworzenie nowej strefy handlu wolnego. NAFTA plus Unia Europejska, może stworzy się coś nowego, jakaś inna nowa realność, a tam i Ukraina przy tej gigantycznej strefie wolnego handlu. Takie odpowiedzi mają być na te śmieszne wyzwania, jakie my widzimy ze strony Rosji. Panie premierze, kończąc, bo czas dobiega końca, to jest spotkanie, które nie ma wymiaru politycznego, komentowania bieżącej polityki, ale zapytam może w ten sposób, czy ten europejski awans, jak to się przyjęło mówić, Donalda Tuska zwiększa bezpieczeństwo Polski i Europy? Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, mówię tutaj o analizie ostatnich lat działalności Donalda Tuska, że wpisywał się on w europejską poprawność przez tą tomu, która była dyktowana przez Angela Merkel. No, jeżeli nie zmieni stanowiska, to będzie tylko jego indywidualna kariera. Natomiast jeżeli zmieni, na co mam nadzieję, chociaż może nie tak silną, no to oczywiście może odegrać tutaj jakąś pozytywną rolę, ale trzeba też sobie zdawać z jednej sprawy, że ja rozumiem, że w Polsce niektórzy wpadli w entuzjazm, że część mediów mówi o prezydencie Europy, no ale uprawnienia przewodniczącego Rady Europejskiej są stosunkowo skromne, a poza tym, kiedy powstała ta funkcja, to doszło do pewnego sporu, kto ma ją pełnić. No, zgłosił się między innymi Blair, a więc polityk znany w skali światowej. Nie został przyjęty i wyznaczono w to miejsce polityka no, mało znanego nawet w skali europejskiej. I to określiło charakter tej funkcji. Ja bym chciał, żeby było inaczej, niezależnie od mojego znanego sporu z Donaldem Tuskiem. Chciałbym, żeby polski premier to był ktoś bardzo znany w Europie, ale tak nie jest. To jest polityk mało znany w Europie. A proszę zwrócić uwagę, że konkurentami był premier Danii, były premier Łotwy, a więc ta zasada, że to jest niezbyt znany polityk z państwa no, średniej wagi, została potwierdzona. Oczywiście ktoś energiczny, twardy, mający inicjatywę i przede wszystkim nie obawiający się, to znaczy na przykład nie zabiegający przede wszystkim o to, żeby kolejne 2,5 roku pełnić tą funkcję, no mógłby się z tego próbować jakoś wyrwać. Czy zrobi to Donald Tusk, czy zrobi to w tym kierunku, który w tej chwili jest potrzebny? Użyję to takiego określenia, którego używał kiedyś Józef Piłsudski jeszcze przed 1914 rokiem. On mówił wtedy o ubojowieniu partii. Trzeba ubojowić Unię. Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Panie premierze, dziękuję bardzo. Kończymy spotkanie.